Cześć, witajcie kochani. Kontynuujemy temat manipulacji, narcystycznego zawłaszczania i nadużywania w relacjach międzyludzkich. Temat, który już poruszyłam w poprzednim filmiku, duchowość a narcyzm. Teraz chciałabym rozwinąć w takim kierunku, aby powiedzieć więcej o tym, jak działa narcyzm ukryty, ponieważ wyróżnia się jego dwie główne formy. Formę odkrytą, czy też jawną, i formę ukrytą, czy też dyskretną. I właśnie ta forma niejawna, ta forma dyskretna, ponieważ jest najbardziej subtelna i może być myląca, może być niezauważona przez bardzo długi czas, uważam, że wymaga szczegółowego omówienia. Otóż w przypadku, gdy mamy do czynienia z narcyzmem jawnym, czy jawnym narcyzem, widzimy tę osobę, jak stara się imponować, jak i jest ogólnie kimś, kto sam siebie stawia w pozycji na piedestale. Natomiast w przypadku, gdy ta osoba będzie narcystyczna, ale ukryta, my mamy do czynienia z kimś, kto manipuluje w sposób niejawny, wówczas będzie to miało zupełnie inne przejawy i oczywiście takie postacie są bardziej potencjalnie dla nas niebezpieczne i zwodnicze. Zwodnicze również ze względu na swój właśnie zwodniczy urok. Wspominałam już o tym i podkreślę to jeszcze raz. Ludzie narcystyczni mogą być jak magnes. Oni są obdarzeni licznymi talentami, które i umiejętnościami oczywiście też, które prowadzą do uwiedzenia, zawłaszczenia i wykorzystania innych osób. Dlatego na pewno kryterium tego, czy masz do czynienia z narcyzem i manipulatorem, czy też nie, nie powinno być to, czy ta osoba cię urzeka, czy ona ci się podoba, czy ona cię pociąga i tak dalej. Trzeba spojrzeć na to z nieco innej strony. I o tym tu właśnie będziemy mówić. Narcyzm ukryty może przybierać na przykład takie formy, jak tylko niezgadzanie się, ale to będzie ciągłe niezgadzanie się, ciągłe kwestionowanie sensowności twoich wypowiedzi albo też w ogóle ich zasadności, ale w taki sposób, że powiedzmy ofiara tej manipulacji będzie stopniowo, powolutku coraz bardziej czuła się niekompetentna. Coraz bardziej przestaje wierzyć, że może polegać na swojej intuicji, na swoich obserwacjach, na swojej wiedzy. Wszystko w subtelny sposób, w nieoczywisty na początku zwłaszcza, będzie kwestionowane. Więc będzie to tylko niezgadzanie się albo tylko nieodzywanie się, albo tylko narzekanie. Może to na przykład wyglądać tak, że w związku, w relacji partnerskiej ta osoba narcystyczna będzie narzekać, uogólniając na zasadzie ja tyle robię dla was, albo ja tyle robię dla ciebie, a ty się w ogóle nie starasz. Przy każdym twoim uchybieniu będziesz słyszeć, że no właśnie, jak zwykle, jak zawsze, bo ty nie potrafisz, bo ty sobie nie radzisz, bo ty nie umiesz. Podczas gdy nie jest widziane i nie liczy się to, co robisz. Rzadko słyszysz dziękuję, rzadko słyszysz jestem z ciebie dumny, czy inną formę pochwały. Zawsze natomiast, kiedy coś zapomnisz, czy kiedy ci się to nie uda, jest to wyolbrzymiane i jest z tego zrobiona wielka afera. Tak więc jest to proces, w którym nie można tak właściwie zasadniczo zarzucić czegokolwiek
twojemu narcyzowi, bo on jest kryty poprzez to, że przecież, przez pewne ogólne zasady społeczne, tak? Przez to, że przecież może się nie zgadzać, czyż nie? Przecież może nie mieć ochoty na rozmowę, czyż nie? Przecież może mu się nie podobać, że coś na przykład obiecałaś, czy obiecałeś, a tego nie dopełniłeś, nieprawdaż? On zawsze będzie święty, a jednocześnie zostawia za sobą popiół, pogorzelisko. I ból ofiary takiego narcystycznego zawłaszczenia narasta również stopniowo. W dodatku jest przerywany bardzo często przez taki rodzaj manipulacji, który z kolei mają prowadzić do wejścia na piedestał, do bycia wyróżnioną. Wtedy narcyz roztacza swój urok, czar i wdzięk i ta ofiara na chwilę jakby łapie oddech. On pozwala jej się wynurzyć tylko po to, żeby oczywiście mieć z czego czy z kogo czerpać dalej życiodajne soki. Bo całkowicie zdeptana i zdołowana ofiara nie jest już atrakcyjnym źródłem dostarczenia pokarmu, dostarczenia życiowej energii. W związku z tym musi być też w jakiś sposób oczarowywana i wynoszona na piedestał, ale zawsze tylko po to, żeby jeszcze boleśniej z tego piedestału być zrzuconą, czy też spaść, no w pewnym sensie na własne życzenie, ale dopóki ofiara nie zobaczy, że istnieje pewien wzór, pewna prawidłowość, która stoi za wszystkimi tymi wzlotami, upadkami i za pewnymi działaniami, słowami, sugestiami tego narcyza partnera, to taka osoba nie wie po prostu, że tkwi w pewnym zaklętym, powtarzającym się cyklu. Nie widzi tego długo. Naprawdę, uwierzcie mi, nie jest łatwo od środka to w ogóle zobaczyć. Dlatego właśnie, że są te wzloty i upadki oraz dlatego, że bardzo szybko ta osoba współuzależniona będzie po prostu przekierowywała całą swoją uwagę na narcyza. Będzie po prostu cała zajęta myśleniem o tym, jak on się dzisiaj czuje, co on za chwilę zrobi, jaki ma dzień, czy ma mieć do mnie o co pretensje, a jeśli ma te pretensje, to co ja tutaj zawiniłam, czy zawiniłem, co ja mogę zmienić. Również będzie zajęta dyskusjami, próbą wyjaśnienia, próbą przekonania, próbą obłaskawienia tego swojego mocodawcy, ustawodawcy, sędziego. I nie widzi już, co sama czuje. Nie wie, gdzie jest, co się dzieje. To jest po prostu taka mgła, gaslighting się to nazywa, gdzie po prostu ta druga osoba już nie wie, czy jest przy zdrowych zmysłach. W ogóle nie ufa w pewnym momencie swoim ocenom, opiniom, a nawet uczuciom i odczuciom. A zatem zaczyna się proces wypierania emocji, wypierania uczuć i obserwacji. To wszystko zwykle, kochani, u nas schodzi do podświadomości, czyli do ciała. I ciało to wszystko wie i pamięta. I potem w terapii to odpamiętuje. Dlatego jest tyle bólu, tyle krzyku, płaczu, łez i tyle wyzwolenia za tym idącego. Bo ciało wszystko to skrupulatnie notuje i wszystko to skrupulatnie nam odda te notatki, kiedy będziemy gotowi na nie spojrzeć. I całe szczęście, że tak się dzieje. Bo nasze ciało jest mądre i kochane. I nie pozwólmy mu cierpieć tak bardzo i tak długo przy zupełnym ignorowaniu tego z naszej strony, że w końcu nastąpi to, co nazywa się somatyzacją, czyli objawy bólu, jaki przeżywamy, zostaną wyprojektowane na ekran ciała w postaci chorób, w postaci dolegliwości, z których każda, naprawdę każda jedna ma swój sens, swoją wymowę i swoje znaczenie. Tak więc ukrytą manipulację i ukryty narcyzm musimy poznać
poprzez tropienie ich śladów. Musimy tu być jak Sherlock Holmes. I na przykład szukać śladów pewnego specyficznego chłodu. Czyli jeżeli widzisz, że osoba jest z pozoru, pinulek tu przyszedł, mój skarb, jest z pozoru otwarta i miła, ale też czujesz, że za tym jest energia chłodu, obojętności, niedostępności, to możesz mieć przypuszczenie, że ta cała jej miłość, to, że jest taka urocza i pełna wdzięku, jest tylko kolejnym sposobem oczarowywania otoczenia po to, aby dostać swoje paliwo. I że służy czemuś innemu. To się nazywa hidden agenda, czyli jest jakiś ukryty zamysł, ukryta intencja, której tak naprawdę nigdy nie znasz. Możesz założyć śmiało, że ty po prostu nie wiesz, jakie tam są ukryte intencje za tym czy za tym konkretnym zachowaniem, ale jeżeli widzisz, że ktoś jest taki wręcz słodko miły, taki, że nie ma się do czego przypieprzyć, jest słodki, kurde, no także aż dziwne, że po prostu lukier nie wylewa się z każdej szczeliny jego ciała, a mimo to ty czujesz, że coś tu jest nie halo. I jak spojrzysz w oczy, to warto naprawdę spojrzeć tak głębiej tej osobie w oczy i na chwilę nawet nie słuchać, co mówi, to tam nie zobaczysz rezonansu. Nie poczujesz się widziany. Po prostu zobaczysz pokrywki od garnków. Tam będzie coś płaskiego, pustego albo dziwnego. To zresztą dziwne spojrzenie to też jest jeden ze sposobów, w jaki narcystyczni, manipulujący ludzie pociągają za sznurki swojej kukiełki. No bo zwykle to właśnie ty masz szczęście być tą wybraną kukiełką. Zwykle jedna lub kilka osób z najbliższego otoczenia jest uprzywilejowana, aby być właśnie skrajnie, totalnie zawłaszczaną przez ukrytego narcyza, bo w przeciwieństwie do narcyzów odkrytych, narcyz ukryty nie potrzebuje sceny. On nie gra w świetle reflektorów. On jest mistrzem szachowym, który wybiera ciebie na swojego przeciwnika i podsuwa pod ciebie wręcz tą szachownicę, czy ty tego chcesz, czy nie. I po prostu albo grasz, albo nie grasz, ale w zasadzie i tak zawsze grasz. Tylko możesz być tego świadom lub nie. No i możesz grać dłużej lub krócej. Ale ten mistrz zawsze wygrywa, bo on jest po prostu świetny w tej grze i tylko on wie dokładnie, w co gra. I tylko on zna zasady gry, dopóki ty nie zobaczysz wzorca. Dlatego tak ważna jest edukacja i tak ważne jest, aby wiedzieć, po czym te ukryte wzorce rozpoznawać. Jak najszybciej je po prostu widzieć. I nie bać się wątpić, ale nie w siebie, tylko w intencje drugiej osoby. Nie bać się wątpić w to, że jest właśnie ten ukryty powód, który może sprawiać, że ktoś zachowuje się w pewien sposób mylący, stwarzając pewne pozory. Wrócę teraz do tego dziwacznego spojrzenia, z którym możesz się spotkać, rozmawiając z taką osobą, i ty mówisz o czymś i w pewnym momencie masz wrażenie, że ta osoba nie podąża za tokiem twojego wywodu. Że nie jest obecna z tobą w tym, co mówisz, w tym, jak to wyrażasz, w tym, co ty czujesz, kiedy to mówisz. No bo nie może być obecna, bo ma deficyt empatii i ma słabe albo wcale neurony lustrzane. I ty wtedy widzisz, że ta osoba na przykład wgapia się w ciebie, tak? Niby jest z tobą, może się też jakoś dziwnie, nieadekwatnie uśmiechać, ale tak naprawdę jakby była w zupełnie innym filmie, jakbyś oglądał kadr z innego filmu
gdzie ona jest w interakcji być może z kimś innym, ale czujesz, bo czujesz to, że na pewno nie z tobą. I kiedy spytasz wtedy, jesteś ze mną? Podążasz za tym, co mówię? To zwykle spotkasz się z brakiem zmiany tej ekspresji i zaprzeczeniem, które będzie brzmiało: no przecież cię słucham. Coś nie tak? I właśnie o to chodzi, żeby było coś nie tak. I żeby było nie tak, żebyś ty to czuł, ale nie był w stanie, znowu tu podkreślę, do niczego się przypieprzyć. Nie możesz nic zarzucić. No chyba, że zarzucisz jednak i wtedy kolejny punkt w rozgrywce dla narcyza, bo on ci zarzuci, że coś z tobą jest nie tak, że się czepiasz. Czepiasz się, chyba oszalałaś, coś z tobą jest nie tak, idź się zbadaj albo zapytaj, tu trzy kropki, kogoś, kto narcyz podejrzewa, że może być dla ciebie autorytetem, to również hasła, które wystawiają czerwoną chorągiewkę. Jeśli ktoś tak do ciebie mówi, na twoje pytanie o to, dlaczego coś zrobił, powiedział lub nie zrobił, nie powiedział. Więc jak widzisz, to wszystko jest bardzo subtelne i dosyć mocno ukryte. Narcyzm ukryty jest wyższym, moim zdaniem dużo wyższym stopniem zaawansowania niż narcyzm odkryty. To jest naprawdę mistrzostwo gry. Dlatego ty też musisz stać się mistrzem, jeżeli chcesz w ogóle odkryć tę kartę i w ogóle wiedzieć, z kim naprawdę masz do czynienia. Oczywiście wcześniej czy później, tkwiąc w tej grze i ciągle, jak to się mówi, na szczerym ptysiu, próbując uzasadnić, wyjaśnić, przekonać i tak dalej, wcześniej czy później poczujesz, że rozpadasz się na kawałki, że jesteś wyciśnięty jak cytryna do ostatniej kropli i poddasz się, a wtedy dopiero zobaczysz, że i od ciebie wiele zależy. Że ostatecznie ty decydujesz, czy w ogóle bierzesz udział w grze. Ale nie możesz grać tak, żeby wygrać. Jeżeli jesteś jednostką, która ma chociaż odrobinę empatii i liczy się z czyimiś uczuciami i wysoko stawia relacje, bycie w dobrych relacjach z innymi, to już samo to stawia cię na pozycji przegranej. Nie wygrasz absolutnie nigdy w ten sposób. Możesz jedynie wygrać dla siebie, nie biorąc udziału w grze, ale musisz też wiedzieć, jak to zrobić, żeby w tej grze nie brać udziału. Ważną rzeczą, którą potrzebujesz wiedzieć, jeżeli masz do czynienia z osobą narcystyczną, z narcyzem ukrytym, jest również to, że oni się nie poddają. Oni się nie poddają i nigdy nie przestaną próbować stawiać cię na przemian, na piedestale, po to, żeby cię znowu z niego strącić. Chyba że nastąpi ten wyjątkowy przypadek przebudzenia się takiej osoby co do faktu, że manipulowała dotąd innymi, co do tego, że wybiera być kimś kochającym, dobrym i współczującym, i taka osoba wtedy przechodzi po prostu w pasmo transpersonalne, gdzie każdy, kto w nie przechodzi, niezależnie jaką wcześniej miał osobowość i jak system operacyjny był zaprogramowany, po prostu zostawia to. Zostawia to i idzie tam, gdzie doświadcza już jedności wszystkiego ze wszystkim. Ale to jest naprawdę ilość promilowa osób, zwłaszcza osób narcystycznych, które mogłyby takiego kroku dokonać. Dlatego pozwalam sobie tu mówić, że oni się nie poddają i że po prostu ta gra, ten taniec nie ma końca, chyba że ty z niego wyjdziesz. I tą techniką wyjścia jest to, co nazywa się w literaturze tego przedmiotu Grey Rock, czyli szara skała.
nie dajesz w żaden sposób zasilania. Odmawiasz oddawania swoich życiodajnych soków temu, nazwijmy to po imieniu, pasożytowi. Jak to zrobić? Kiedy już wiesz, że masz do czynienia z narcyzem i widzisz ten wzór, po prostu nie zasilasz emocjami tych wszystkich manipulacji, które do tej pory prowadziły cię do emocjonalnych reakcji. Czyli wszelkie objawy uwielbienia przyjmujesz z umiarkowaną uprzejmością, zaś wszelkie próby zdewaluowania tego, kim jesteś, tego, co czujesz, twoich potrzeb i pragnień, przyjmujesz z chłodną obojętnością, właśnie jak taka szara skała, czyli im bardziej nudny będziesz w swoich reakcjach, tym lepiej, bo tym szybciej narcyz cię zostawi w spokoju. Czyli przykładowo, narcystyczny mąż to będzie taki trochę przerysowany, może, a w każdym razie karykaturalny przykład, ale on dobrze zilustruje to, co mamy na myśli. Narcystyczny mąż wraca nad ranem do domu, nie było go całą noc, żona nie ma pojęcia, gdzie był. I zaczyna mówić o tym, że była impreza w pracy, a potem poszliśmy jeszcze z kumplami potańczyć. I tam były fajne dziewczyny. I w sumie to było ciekawie i miło. I mam nadzieję, kotku, że się nie denerwowałaś. Oczywiście w tym przypadku zasileniem, paliwem dla narcysa byłaby zazdrość, wybuch gniewu, złości, smutku, szloch, pytania i oskarżenia, które dałyby jeszcze na dodatek ten atut do ręki, że mógłby później on ciebie oskarżyć, że jesteś nieobliczalna, zbyt emocjonalna, czepiasz się, zabierasz mu jego wolność, etc. A ty, ta żona w naszym przykładzie, reagujesz. Nie ma sprawy. I idziesz do swoich zajęć. To naprawdę jest wtedy aikido, emocjonalne ninja i jesteś mistrzem gry. I oczywiście nie dajesz paliwa, na które on tak bardzo czeka. Tym samym, paradoksalnie, wobec wszelkich logicznych domniemań, dajesz sobie na przyszłość święty spokój w kwestii tego typu zachowań. No bo jeżeli tego typu zachowania będą się powtarzały, no to jest szansa, że obudzisz się z tego związku w ogóle i nie będziesz już chciała w nim trwać. A jeżeli twój narcyz nie dostanie zasilania, to jest również szansa, że on po prostu przestanie to robić. Bo wierz mi lub nie, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że to ty jesteś tak naprawdę dla niego ważna. I że robi nawet po to te różne rzeczy, żeby cię zdenerwować i wyprowadzić z równowagi i że jest w stanie zainwestować w to aż tak wiele swojej inicjatywy i czasu. Dlatego, że narcyzi często wiążą się właśnie z osobami, które są pewne siebie, w znaczeniu autentycznie pewne siebie, pełne życia wewnętrznego, pełne wewnętrznego zachwytu, radości, wdzięczności i takiej energii, która tryska ze środka. Czyli osoby odwrotne do nich samych je przyciągają. I oni im potajemnie, nawet przed sobą często, potajemnie zazdroszczą. Chcą być tacy, ale nie potrafią. Więc przynajmniej to, co mogą zrobić, to taką osobę próbować zawłaszczyć i nią sterować, bo to im daje poczucie, że mimo tego, że zazdroszczą w sposób ukryty, to jednak są lepsi, bo rządzą, bo kontrolują.
No i jest to bycie ważnym, które bardzo wiele kosztuje. Bo prowadzi cię do tego, że w końcu wątpisz w swoje widzenie rzeczy. Szukasz potwierdzenia tego, co widzisz, w co wierzysz na zewnątrz. Jeżeli obserwujesz u siebie takie objawy, jest to bardzo silny sygnał ostrzegawczy, że już zostałeś zawłaszczony. Że już jesteś tą ugotowaną żabą. Bo to znaczy prawdopodobnie, że głos narcystycznej osoby w twojej głowie już zajął miejsce twojego superego i nieustannie cię krytykuje i każe ci wątpić w siebie, tak jak twój realny, osobisty narcyz. Narcyzi ukryci mogą być szczodrzy, bardzo pomocni, pierwsi, którzy wyciągają pomocną dłoń do osób będących w potrzebie, ale zwykle robią tak do ludzi na zewnątrz. W najbliższej rodzinie czasami trudno im podać przysłowiową szklankę wody, kiedy ktoś z jego bliskich choruje. Potrafi być zimny i okrutny i obojętny i powiedzieć na przykład, żebyś nie umarła. Albo to jest twój wybór. Chcesz sobie chorować, to sobie choruj. Natomiast z zewnątrz zwykle są postrzegani jako ludzie szczodrzy, uczynni, również uczciwi, skrupulatni, dokładni, punktualni. I tylko ci najbliżsi wiedzą, że to jest pewna gra czy pewna persona przedstawiana światu, również po to, żeby właśnie ci najbliżsi nie mogli powiedzieć nikomu z otoczenia, jak jest naprawdę, ponieważ wszyscy znają inną prawdę i po prostu jej zaprzeczą. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla ciebie, jeżeli jeszcze nie wiesz, czy jesteś w takiej relacji, czy nie, powinno być odczuwanie smutku lub lęku bez powodu albo odczuwanie ich przez bardzo długi czas, w ciągu dnia, w ciągu lat przebywania z taką osobą. I świadomość, że kiedyś było inaczej. Byłeś, byłaś kim innym, pamiętasz tę osobę, pełną radości, spontaniczną, wesołą, pełną kreatywności, która miała wielu znajomych, teraz ich nie ma, która lubiła wychodzić na jakieś spotkania, realizować swoje pasje, teraz tego nie robi. Jeżeli widzisz te dwie osoby, siebie kiedyś i siebie teraz, i widzisz, że ta postać teraz jest jakby w cieniu, jest zszarzała, bardziej smutna, bardziej samotna, to prawdopodobnie przydarzyło ci się właśnie to zawłaszczenie. Ale ponieważ jednocześnie w pakiecie tego zawłaszczenia idzie właśnie powątpiewanie w swoje widzenie i w to, kim jesteś i w to, czego w ogóle chcesz, no to przez wiele lat, naprawdę dziesiątki lat, możesz tego nie zauważyć. Dlatego niech to będzie dla ciebie bardzo ważnym sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli czujesz, że twój partner jest zimny, często bywa zimny, nie ma w sobie ludzkiego ciepła. Jeżeli wątpisz w swoje widzenie rzeczy, poszukujesz potwierdzenia u innych, odczuwasz często lęk lub smutek, bardzo wysoce prawdopodobne, że jesteś ofiarą manipulacji i narcystycznego zawłaszczenia. I twoje otoczenie niestety nie będzie ci specjalnie pomocne, ponieważ twoje otoczenie również zostało zmanipulowane. Zwłaszcza jeżeli jesteś przez wiele lat w relacji z taką osobą, to prawdopodobnie całe twoje otoczenie, z twoją najbliższą rodziną włącznie, jest zmanipulowane w kierunku postrzegania ciebie jako osoby co najmniej niewiarygodnej.
jak to się odbywa. Odbywa się to zwykle w spotkaniach narcyza sam na sam z członkami twojego otoczenia, twojej rodziny czy przyjaciół. Wówczas narcyz nie będzie cię otwarcie, jawnie krytykował. Nie będzie mówił strasznych rzeczy na twój temat, ponieważ jest mistrzem gry i doskonale wie, że to wzbudziłoby opór i próbę bronienia cię przez twoich bliskich. On będzie raczej mówił, jak bardzo cię kocha, jak bardzo mu na tobie zależy i jakie ty stwarzasz jemu problemy w tym kochaniu ciebie. Jak bardzo nie ogarniasz rzeczywistości, jak często nie dotrzymujesz słowa, jak często gubisz rzeczy, jak bardzo zapominasz o, nie wiem, dbaniu o dom, o dzieci, o cokolwiek. Czyli będzie dążył do stworzenia wizerunku siebie jako tego troszczącego się, dobrego, poczciwego partnera, który spotyka z twojej strony pewne przeszkody, aż w końcu ci ludzie widzą, że ty jesteś jedną wielką przeszkodą, ale nie wiedzą, jak i kiedy zostali zmanipulowani, bo strategie są podobne jak w stosunku do ciebie. Tak więc jesteś otoczony, otoczona w pewnym momencie samymi bliskimi ci osobami, które szczerze, głęboko powątpiewają w to, że można ci ufać i że można widzieć w tobie osobę, która wie, co mówi. Więc jeśli ty powiesz do kogoś z takich bliskich: słuchaj, mam już dość, bo on po prostu mną manipuluje, on wiecznie jest niezadowolony i wprowadził mnie w taki i taki stan, to oni ci nie uwierzą i oni ci nie pomogą. Ale dobra nowina jest taka, że jeżeli ty sam, sama wyjdziesz z sytuacji zawłaszczenia, wyrwiesz się pająkowi z jego pajęczyny, to nie musisz szukać pomocników wśród innych much, które też są w pajęczynie. Znajdziesz ludzi, którzy cię zrozumieją, wśród tych, którzy też wyszli z podobnych pajęczyn, i znajdziesz po prostu ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że w ogóle byłeś czy byłaś w jakiejś pajęczynie, i będą cię postrzegać w sposób czysty, niezaprogramowany. Będą cię po prostu widzieć takiego, jaki, jaka jesteś. I o to właśnie chodzi. I w tym jest właśnie wolność. Pamiętaj, że na tej planecie są miliardy ludzi i że możesz być tak szczodry, że nie potrzebujesz tych 20 czy 30, którzy zostali wokół ciebie zmanipulowani. Nie próbuj ich zmieniać, nie próbuj ich przekonywać. Może kiedyś sami się przekonają. Zostaw ich z ich wizją, z ich wersją ciebie, bo po prostu szkoda na to czasu, bo pamiętaj, przypominam, masz czy miałaś do czynienia z mistrzem gry. Możesz z niej tylko wyjść. Pamiętaj, że na pewno ostatnią osobą, którą możesz przekonać do czegokolwiek, jest twój narcyz. On ma mentalność dziecka, które tupie nogą w hipermarkecie i mówi: chcę tę zabawkę. I koniec, bo ja jej chcę. I on zawsze wie, czego chce, i zwykle to, czego chce, dostaje. Bo jemu wystarczy to, że czegoś chce. W związku z tym przekonywanie go, że może mógłby tego nie chcieć, albo że to jest niestosowne, albo że robi to kosztem innych, po prostu nie ma sensu. To się nie sprawdzi. Inne cechy, których możesz się spodziewać po narcyzie ukrytym, to despotyczne zachowania, traktowanie najbliższej rodziny tak, jakby była własnością tej osoby, również rzeczy, wszystkie rzeczy, osoby należące do narcyza są jego własnością, więc mają czuć, myśleć i robić to, co on chce, żeby robiły, czuły i myślały. Ale nie zachowa się tak nigdy wobec osób obcych na zewnątrz.
Więc jest to podwójna gra, gracz o dwóch twarzach, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, gdzie ta druga twarz, ta twarz demona, jest praktycznie niewidywana przez nikogo oprócz członków najbliższej rodziny. Stąd ten problem w przekonaniu otoczenia do tego, z czym naprawdę mamy do czynienia. Również wymaganie perfekcyjności zwykle od dzieci, ponieważ dzieci są naturalnie ekranem projekcji narcyza w obszarze ja doskonałego. Narcyz ukrytym zawsze ma swoje starannie wypielęgnowane ja doskonałe. I w tym ja doskonałym chodzi o to, że ono jest skonstruowane wokół pewnych wartości, tego co na danym etapie życia ta osoba uznaje za wartości, ale jest realizowane tak, żeby inni, ci zwłaszcza na obrzeżach, ci z zewnątrz, myśleli, że jestem właśnie taki. A nie wokół tego, czy ja naprawdę taki jestem, czy ja uczciwie taki jestem. Czyli mają wierzyć, że jestem lojalny, że jestem wiernym mężem, że jestem uczciwym kontrahentem, że jestem kompetentnym pracownikiem, ale to wszystko jest tworzone jakby wokół pewnego scenariusza, scenografii, przedstawienia, a nie wobec pytania od środka, czy naprawdę kimś takim jestem. No bo tam oczywiście musiałoby być miejsce na błędy. Musiałoby być miejsce na doskonalenie się, poprawianie siebie, a u narcyza takiego miejsca nie ma. I ta perfekcyjność jest wymagana od dzieci. Dzieci są traktowane jak przedłużenie ja idealnego. Więc jeśli popełnią jakiś błąd, to są nieproporcjonalnie surowo za to karane i nieproporcjonalnie surowo na przykład wyśmiewane, czy też narzucana jest im dodatkowa dyscyplina i jeszcze więcej ćwiczeń, jeszcze więcej konieczności doskonalenia tego, co narcyz uważa, że powinny doskonalić, bo jego dziecko nie może przecież być tak niedoskonałe. Na przykład tak rozlazłe, leniwe, wrażliwe, cokolwiek on uzna, że jest, że nie mieści się w obszarze jego ja doskonałego. Czyli dziecko nie jest traktowane jak autonomiczny podmiot, nie ma prawa do swoich odrębnych zainteresowań i preferencji, tylko musi się dostosować do preferencji wymagań narcystycznego rodzica. I zawsze ma poczucie, że jest nie dość dobre, nie dość doskonałe. I zawsze może liczyć na krytykę, która nie będzie konstruktywna i która będzie prowadziła je oczywiście do wątpienia w siebie i do zaprzeczania nawet często swoim odczuciom. A wtórnie bardzo prawdopodobnie, że do powielenia schematu rodzica. Mówiłam już o tym, ale jeszcze raz powtórzę. Cechą charakterystyczną narcyza ukrytego będzie nieomieszkanie, aby wytknąć ci, nieomieszkanie, ciekawe słowo się utworzyło. Twój narcyz nie omieszka, aby wytknąć ci każde twoje najmniejsze uchybienie. Cokolwiek zrobisz nie tak, zapomnisz, nie uda ci się, nie pójdzie zgodnie z planem, twój narcyz nie powie ci, no cóż, kochanie, to przecież tylko taka lekcja. Na pewno cię to wzmocni, albo na pewno dasz radę, albo nic nie szkodzi, nic takiego się nie stało. Tego nie usłyszysz od swojego narcyza. Raczej możesz się spodziewać, że usłyszysz, no właśnie, znowu
Jak widzisz, znowu ci to nie wyszło. Po prostu ty się do tego nie nadajesz. Albo, a nie mówiłem. Mówiłem, że trzeba było się za to nie brać, prawda? No to właśnie to teraz masz za swoje. Coś w tym rodzaju. Chyba, że jesteście wśród ludzi. Publicznie możesz usłyszeć nawet słowa wsparcia. Ale jak wrócicie do domu, usłyszysz zupełnie co innego. I jeszcze powie ci, że zrobił tak dla twojego dobra, bo przecież nie chciał cię publicznie upokarzać. Inne zachowanie, które powinno wzbudzić twój niepokój, to przejmowanie kontroli poprzez tak zwany silent treatment. Czyli twój partner nagle przestaje się odzywać i tyle. Nie daje ci żadnej informacji zwrotnej, nie ostrzega, nie wyjaśnia, po prostu nie odzywa się do ciebie. Albo odzywa się na twoje próby wyjaśnienia, co jest przecież naturalną reakcją każdego normalnego, zdrowego człowieka, któremu zależy na relacji, że idziesz do takiej osoby i przynajmniej próbujesz jakoś zacząć rozmawiać i mówić: hej, no nie musisz przecież milczeć, pogadajmy. Może mi wyjaśnisz chociaż, o co chodzi? I tutaj znowu punkty triumfu. Co zrobiłam nie tak lub zrobiłem nie tak? Jeśli mówisz te słowa, to wiedz, że w tym momencie już twój narcyz robi szachmat. Ale nie wyprzedzajmy zdarzeń. Jest naturalną reakcją, że próbujesz rozmawiać i wtedy ta osoba dostaje swój pokarm bycia ważnym, bycia tym, o kogo się zabiega, poprzez oczywiście podtrzymywanie tej ciszy. I oczywiście poprzez niewyjaśnianie ci, nie danie ci głosu. I znowu tutaj widzimy wielkie luki w systemach edukacyjnych, wszelkich formalnych i nieformalnych, czyli w rodzinie również, bo zapewne nikt ci nie powiedział nigdy, że tak zwany silent treatment, czyli traktowanie ciebie ciszą, jest przemocą. To jest psychiczna przemoc. I jesteś w tym momencie oficjalnie ofiarą przemocy. Ale nie możesz wezwać policji. Nie możesz zrobić nic innego, niż po prostu to olać. Niż po prostu wziąć głęboki wdech, zrobić wydech i z tym wydechem totalnie się wyluzować, bo ty już wiesz, że jesteś w grze i że nie musisz być na tym miejscu szachownicy, gdzie osoba próbuje cię ustawić. Więc po prostu nie daj zasilania. Nie chodź, nie pytaj, nie błagaj, nie próbuj wyjaśnić, nie rób nic. Nie rób absolutnie nic, bo to ta osoba jest nie w porządku i ta osoba tobą manipuluje. To ona ma pierwsza przyjść i chcieć rozmawiać. Ale i tu bądź uważny, bo może przyjść tylko po to, żeby dostać swoją nagrodę, żeby dostać swój pokarm, bo jest wygłodzona przez twój brak reakcji. Więc uważaj i miej zawsze w kieszeni Grey Rock. Zawsze miej tą szarą skałę pod orędziu, bo jeśli dasz się wkręcić w kłótnię, jeśli dasz się wkręcić w tłumaczenie, w frustrację, opór, smutek, żal, znowu jesteś na pozycji przegranej. Co jeszcze jest charakterystyczne? Twój narcyz prawdopodobnie cię nie przeprasza. To słowo jest mu obce. Bo niestety w tańcu z narcyzem pewien zaklęty krąg odtwarza się w oparciu również o to, że on stawia cię na piedestale po to, żebyś myślał o nim jak najlepiej, myślała, żebyś myślała, że jesteś w La La Landzie, jesteś po prostu w miłości z Hollywood.
po czym strąca cię z tego piedestału za najdrobniejsze uchybienie i że spotyka cię łaska, że on w ogóle z tobą jest, rozmawia, że w ogóle czegokolwiek od ciebie jeszcze chce. Obwinianie ciebie to kolejna metoda na to, abyś czuła się winna, abyś myślał, że naprawdę głęboko rdzennie coś jest z tobą nie tak, a tym samym trwał przy narcyzie, wierząc, że masz wielkie szczęście, że ta osoba w ogóle się o ciebie troszczy i że czegokolwiek od ciebie chce. Jeżeli więc widzisz siebie, jak wkręcasz się coraz bardziej w autoanalizy, w poszukiwanie, co jeszcze możesz zmienić w swoim zachowaniu, co z tobą jest nie tak, a nie widzisz, co jest nie tak z zachowaniami narcyza, nie widzisz, gdzie jest w ogóle początek tego nie tak. Czyli, że na przykład milczenie jest przemocą, że przechwytywanie konwersacji w samym środku twojej wypowiedzi poprzez przerywanie ci albo przez powiedzenie podnosisz głos, mów ciszej, albo chyba się denerwujesz, że to też jest manipulacja i gra. Że niestosowanie tych samych zasad do ciebie i do siebie jest nie fair, po prostu zwyczajnie nie fair. Że nie jesteś pytany, pytana o twoje preferencje, o twoje potrzeby lub są one jawnie pomijane i lekceważone. Że spędzasz czas zawsze na warunkach narcyza. To przestań analizować siebie i zrób krok w tył i zobacz najpierw, że masz do czynienia z mistrzem gry i że jesteś w czyjejś grze. I przynajmniej zacznij eksperymentować z zamienianiem tej gry w twoją grę. Z reakcjami, które do tej pory były nietypowe, których nie stosowałeś, bo nie wiedziałeś. A teraz już wiesz, więc możesz eksperymentować śmiało. Śmiało eksperymentuj chociażby z tym, że jesteś totalnie niewinny. Że nie zrobiłeś absolutnie niczego, co odbiera ci zwykłe prawa ludzkiej istoty do szacunku i szanowania jej granic. Życzę ci powodzenia na tej ścieżce. Wiedz, że nie jesteś sam. Dbaj o siebie.